Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Podstawy Obsługi Kalnerskiej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Karty menu dzieli się ze względu na okres ich funkcjonowania, rodzaj lokalu, asortyment potraw i napojów. Ze względu na okres funkcjonowania wyróżniamy następujące karty menu: karta standardowa jest to zestawienie potraw obowiązujące przez dłuższy okres czasu, na przykład pół roku. Karta sezonowa zmienia się razem ze zmianą pór roku. Zawiera potrawy z wykorzystaniem sezonowych surowców, to jest truskawki, grzyby, szparagi. Karta dnia to oferta potraw obowiązująca w ciągu jednego dnia. Bardzo często stanowi uzupełnienie karty standardowej. Ze względu na rodzaj lokalu wyróżniamy następujące karty menu: karta restauracyjna i kawiarniana. To spis dań oferowanych w danym zakładzie gastronomicznym, restauracji lub kawiarni. Karta hotelowa może zawierać ofertę potraw proponowanych w ramach Room Service, tzw. karta Room Service, śniadań, tzw. karta śniadań, całodziennej pracy restauracji, tzw. hotelowa karta restauracyjna. Ze względu na asortyment potraw i napojów wyróżniamy następujące karty menu. Karta klasyczna. Stanowi bardzo szerokie zestawienie oferowanych potraw i napojów, z którego gość wybiera poszczególne składniki swojego menu. Karta dla dzieci. To propozycja dań przeznaczonych dla najmłodszych gości lokalu. Zawiera potrawy delikatne, najchętniej konsumowane przez maluchów. Karta bardzo często wzbogacona jest kolorowymi zdjęciami zachęcającymi niejadków do konsumpcji. Karta dietetyczna, inaczej karta specjalna, to oferta potraw specjalnie dostosowana do potrzeb osób będących na diecie lub wegetarian. Dania pogrupowane są według diet. Karta deserów pozwala na zwiększenie zysków restauracji. Jednym ze standardów obsługi jest ponowne podanie karty menu po sprzątnięciu brudnej zastawy stołowej po daniu głównym w celu wyboru deseru. Karta napojów to szeroki asortyment napojów bezalkoholowych, zarówno zimnych, jak i gorących. W większości zakładów gastronomicznych oferta napojów zawarta jest w karcie standardowej. Karta alkoholi to zestawienie oferowanych win, wódek, piw oraz koktajli alkoholowych. Ma zastosowanie w restauracjach oferujących szeroki asortyment napojów alkoholowych. Oprócz wymienionych kart menu, wyróżnia się również karty okolicznościowe karty świąteczne opracowywane na specjalne okazje np. karta walentynkowa, karta bożonarodzeniowa, karta wielkanocna, karta sylwestrowa, karta weselna. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.